Dzień dobry. Dziś po raz pierwszy na kanale moim goszczę aż dwóch gości jednocześnie. Zobaczymy, jak się Państwu spodoba ta formuła rozmowy. Moim gościem, będę po stopniach, żeby nikogo nie urazić, jest pan pułkownik Piotr Wroński. Wiele lat pracy w wywiadzie. Zaczynał jeszcze w Służbie Bezpieczeństwa, ale pozytywnie zweryfikowany specjalista od Rosji. Chyba jeden z najbardziej znienawidzonych ludzi w Rosji za straty, które im wyrządził. I drugim moim rozmówcą jest pan major rezerwy, pilot Arkadiusz Szczęsny, człowiek, który od w zasadzie nastu już lat, bo od katastrofy minęło 14, jest tym jedynym takim błędnym rycerzem, który walczy o prawdę, o to, żeby pokazać, kto naprawdę jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską, za to, że ktoś najpierw w Rosji wymyślił, to jest moja teza, którą poddam pod dyskusję tutaj, pod fakty też, tezę o tym, że doszło do zamachu, że Rosja, która formalnie ogłosiła, że żadnego zamachu nie ma i oczywiście nie było, co jest prawdą, jednocześnie dba o to swoimi funkcjonariuszami, swoimi współpracownikami swoich wywiadów cywilnych, wojskowych, o to, żeby w Polsce istniał spór na temat katastrofy smoleńskiej, żeby nie było tej prawdy, a prawda jest taka, że do katastrofy doszło, ponieważ Lech Kaczyński od 2008 roku demontował wspólnie z bratem i wspólnie z generałem Andrzejem Błasikiem system bezpieczeństwa lotów po to, żeby to on mógł decydować. Powodem, dla którego to się zaczęło, był rok 2008, sierpień, lot do Tbilisi, lot, w którym pilot odmówił Lechowi Kaczyńskiemu wykonania przestępczego rozkazu wlecenia w strefę wojny bez żadnych uprawnień, bez żadnych informacji. On po prostu powiedział, że leci tam, gdzie miał lecieć, nie będzie leciał w strefę wojny. Za co zresztą potem dziękował Radosław Sikorski, a został odznaczony, co nie zmieniło postaci rzeczy, że kapitan Grzegorz Pietruczuk, kapitan tego lotu, przerwał swoją karierę wojskową, mimo odznaczenia, po prostu został zwyzywany publicznie od tchórzy, nikt mu nigdy tego stresu, tych upokorzeń nie zwrócił, nie przeprosił, wręcz przeciwnie. No i moje pytanie do panów i zacznę od pana pułkownika Piotra Wrońskiego, bo pan doskonale zna Rosjan. To chyba była świetna okazja, którą Rosjanie wykorzystali. Tak, to była świetna okazja, którą Rosjanie wykorzystali, ale ja tutaj troszeczkę się nie zgodzę tak do końca z panem. Powiem tak, gdybym wiedział to wszystko i te dokumenty wcześniej, to pewnie inaczej bym do tego podszedł. Ja od początku zaznaczam, pan major, ja wiem o tym, jest pan pilotem, oblatywaczem z tego co wiem, bo mówiąc po prostu, ja się na tym nie znam. Znam się natomiast na biurokracji. Cały czas twierdzę, że jeżeli są winni, to nie jest tak, że pociągnie się jednego winnego, nie pójdą drudzy winni. Mam nadzieję, że w tej dyskusji wyjaśnię, na co ja, mój punkt widzenia. Uważam, że Rosjanie bardzo dokładnie monitorowali sytuację w Polsce przed Smoleńskiem, bo już będę mówił konkretnie. Oczywiście ta sprawa z Gruzji jest jedną ze spraw, która mogła pokazać Rosjanom możliwości wejścia jak w masło w Polskę. Oczywiście, że tak. I dobrze Rosjanie wiedzieli, jaka jest sytuacja w Polsce, jaka jest sytuacja polityczna, na czym polega ten konflikt i co się dzieje wokół tej nieszczęsnej wizyty w Smoleńsku. Dobrze wiedzieli. Żeby to wiedzieć, musieli mieć niewątpliwe źródła ze wszystkich stron, bo to jest głupi wywiad, który się tylko na jednej stronie opiera. To jest wywiad beznadziejny i bardzo łatwo go zniszczyć. To jest raz. Gdybym wiedział to wszystko i gdybym na przykład znał ten dokument, o którym pan major mówi, o którym pan major będzie pewnie mówił, to prawdopodobnie jakbym był takim jakimś seriożą z Jasieniewa, siedział i planował tego typu operacje, to najprawdopodobniej przewidziałbym, że ten lot tak się skończy. Bo tak się musiał skończyć w tym momencie ten lot. I zaraz rozpocząłbym już przygotowania do operacji od razu. Do operacji, żeby wprowadzić to, co pan mówi. A więc podzielić Polaków, znaleźć grupę ludzi po stronie umownie prawej, prawda? Umownie prawej. Po stronie umownie prawej, która będzie to powielać, 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 powielać. Grupę ludzi również po innej stronie, która będzie w jakiś sposób monitorować panikę tej drugiej strony. Bo druga strona wpadła rzeczywiście w panikę i popełniła również trochę błędów i to trzeba przyznać. Pytanie jest tylko proste, na ile jest tam agentura. Przypuszczam, że w jednym czy dwóch przypadkach i to po prawej stronie jest rzeczywista agentura. Przypuszczam, że po drugiej stronie jest to jednak panika. Jednak jakaś tam panika, chociaż nie wykluczałbym, że gdzieś tam niżej ktoś siedział, kto to dokładnie to wszystko monitorował. No i cóż, kwestia winy i kary. I to jest właśnie kwestia, do której, która czyni mnie absolutnie niestrawnym dla wszystkich stron sceny politycznej. Ponieważ kwestia winy i kary leży po stronie żadnych tam podkładaczy bomb, terrorystów, jakichś innych rzeczy, ale po stronie urzędników państwowych, którzy albo nie mieli odwagi odmówić, albo nie napisali, co powinni napisać, albo po prostu, albo godzili się na to wszystko. Urzędnik państwowy nie ma prawa tak zrobić. I to jest takie jest moje zdanie. Natomiast absolutnie zgodzę się z tym, że Rosjanie to rozegrali w sposób piękny, ale rozgrywać zaczęli dużo wcześniej, niż nam się wydaje. Czyli pan sugeruje, ja teraz im oddam, że jeszcze oni mogli się przyczynić do katastrofy smoleńskiej, inspirując Lecha Kaczyńskiego do tego, żeby przejął kontrolę nad swoimi lotami, tak? Wykorzystując agenturę do demontażu procedur. Może nie samego Lecha Kaczyńskiego, bo bądźmy szczerzy, to by wymagało dość dużego dojścia bezpośrednio do prezydenta. Mogę to być, ale raczej do tych członków jego kancelarii i jego otoczenia, również i otoczenie Jarosława Kaczyńskiego, moim zdaniem bardziej otoczenie Jarosława Kaczyńskiego. I nawet on sam. Proszę? I nawet on sam. Ponieważ w tym czasie Jarosław Kaczyński tak praktycznie miał, no powiedzmy, przewagę nad swoim bratem prezydentem, bądźmy szczerzy, no tak, oczywiście przewagę w cudzysłowie. Ale tam byli ludzie w kancelarii prezydenta, którzy byli absolutnie, którzy powinni zasiąść na ławie oskarżonych za to wszystko, co było, co zrobili. Dokładnie dwóch. Panie majorze, teraz pan. Ja powiem tak, pan ma pan rację, panie pułkownik. Ta wina rozkłada się po obu stronach, tylko po stronie pisowskiej jest tej winy znacznie więcej. Wina kancelarii prezydenta, wina polityków PiS, którzy po incydencie gruzińskim zrobili wielkie show pod tytułem piloci to są nieuki, barany, których trzeba usadzić, którzy i trzeba ich wyeliminować z procesu decyzyjnego w samolocie, w którym leci prezydent Lech Kaczyński. Tutaj nie wiem, czy pan pułkownik pamięta, pułkownik Florczak z obstawy prezydenta i tam z zboru na kilka miesięcy przed katastrofą smoleńską przyszedł do szefa swojego, do pana generała Janicki chyba, tak? Nie. Mhm. Tak, znaczy to był szef BOR-u tam wtedy, tak, jakoś tak. Tak. On przyszedł do niego i powiedział, że on po prostu kiedyś, nie wiem, czy panowie znacie ten artykuł. Jest artykuł na temat tego, że Florczak przyszedł właśnie do Krajeńskiego i powiedział mu: szefie, kiedyś latanie z prezydentem skończy się tragedią. W ten sposób powiedział. To kilka miesięcy przed katastrofą było. Więc nawet informacje prasowe mogły doprowadzić do tego, że rzeczywiście ktoś tam zaczął się tym interesować, ale nie sądzę, że to było inspiracją strony rosyjskiej. Później, po katastrofie, mogła zaistnieć taka sytuacja, że rzeczywiście służby rosyjskie zaczęły się interesować, tym bardziej, że pan kiedyś wspomniał o tym, że odbyło się zebranie kilkudziesięciu myślicieli w Rosji, łącznie ze służbami, które gdzieś tam zastanawiały się nad tym, co ze Smoleńskiem zrobić, tak? Tak, dokładnie. To byli pracownicy uniwersyteccy, ludzie służb wojskowych, cywilnych, analitycy, także emerytowani. Każdy dostał zadanie napisania wypracowania. Co jego zdaniem tego wynika dla relacji polsko-rosyjskich? Chodzi mnie o to, panie majorze, że oni dokładnie monitorowali sytuację polityczną, jaka jest pomiędzy kancelarią prezydenta, mówiąc umownie, pomiędzy stroną kancelarii prezydenta, tą polityczną, a stroną kancelarii premiera, też tą polityczną stroną. Mogli mieć kogoś w środku, mogli nie mieć kogoś w środku i do nich pewnie te rzeczy wszystkie docierały, nie tylko na podstawie artykułów prasowych. Stąd jak każda służba zakłada różne scenariusze. Mhm. Rosjanie... No ja nie wykluczam tego absolutnie, ale powiem tak. Sytuacja, w której wtedy było lotnictwo i samoloty, które obsługiwały VIP-ów, była szczególna. W całej Europie i na całym świecie było wiadomo, że istnieje rywalizacja między premierem a prezydentem na temat samolotów, bo został tylko jeden, drugi trafił do remontu. Jaki się wykruszały, jak tylko mogły. I tutaj była ta rywalizacja. Nawet prezydent dolatywał czarterowym samolotem, specjalnie wynajmował za setki tysięcy złotych czarterowy samolot, którym leciał do Brukseli na jakieś tam ważne posiedzenie Rady Europejskiej, o ile dobrze pamiętam. No była też sprawa kłótni między, znaczy prezydent nie chciał latać z Pietruczukiem, który odmówił mu w Tbilisi i tak dalej, i tak dalej. To była jedna wielka przepychanka od Tbilisi, od incydentu gruzińskiego do wytycznych sporządzonych przez Błasika. Taka była sytuacja. Dobrze, ale zaraz do tego dojdziemy, do tych wytycznych. Ale ja mam takie pytanie, bardzo proste, bo poszedł ten Florczak do generała Janickiego, chyba on tak był generałem wtedy, już? Już nie, jeszcze wtedy był pułkownikiem, o ile dobrze pamiętam artykuł. Proszę, dobrze, poszedł do swego szefa. Normalnie, to jest normalna procedura, bo każdy z nas jest urzędnikiem państwowym. Proszę pamiętać, ja jestem biurokratą w tym momencie, bo każdy oficer służb specjalnych jest biurokratą, po to również tylko, żeby wiedzieć, jak tą biurokrację wykorzystać i czasami oszukać. W porządku. Poszedł. I co zrobił wówczas? Co zrobił dowódca BOR? Komu podlegał dowódca BOR wtedy i co zrobił? No tego nie wiem, no, ale pewnie pod ministra spraw wewnętrznych i administracji. Bo jeżeli ja bym był wtedy dowódcą BOR i przyszedłby do mnie mój podwładny w tym momencie szef ochrony prezydenta i powiedział mi to, co powiedział, ja bym zażądał od niego bardzo szybko notatki służbowej z dowodami, że tak jest, i przesłał to do swojego przełożonego, czyli do ministra spraw wewnętrznych. Po prostu. I pytałbym się, bo to jest życie ludzi i ten urzędnik odpowiada za życie ludzi. I tu jest przykład tego rozłożenia tak zwanej winy. Ale nic się w tym momencie nie działo, prawda? Teraz odpowiedzialność się rozkłada na wielu ludzi, to jest prawda. Dlatego mnie nienawidzą wszystkie strony. I bardzo dobrze. To się cieszę, bo ja też nienawidzę wszystkich stron. Poza premierem Tuskiem, który broni nas przed wpakowaniem w wojnę. O. Mówił pan teraz o generale Błasiku i o wytycznych dowódcy sił powietrznych. To pan mi przesłał ten dokument, dziękuję bardzo. Tą kopię, znaczy w PDF-ie. I ona jest z dnia 27 kwietnia 2009 roku. Dokładnie tak. Dobrze. Niech pan omówi tą decyzję. Znaczy tutaj wytyczne do lotów inspektorskich są pokłosiem incydentu gruzińskiego. I właśnie tych przepychanek, walki o samoloty, walki o prestiż prezydenta, o prestiż premiera, między o to, kto poleci z prezydentem, kto nie. Tam były sytuacje takie, że piloci odmawiali lotów, nawet wręcz szli na zwolnienie lekarskie ze względu na to, że nie chcieli uczestniczyć w tych przepychankach. Była sprawa tego odznaczenia dla kapitana Pietruczuka, majora później. I to odznaczenie było upokorzeniem dla prezydenta, ze względu na to, że cały hejt rzucił się na dowódcę statku powietrznego, czyli kapitana Pietruczuka, którego Karski nazwał wręcz zdrajcą i tam człowiekiem, który działa na szkodę lotnictwa sił zbrojnych. Tak, dokładnie tak. Więc no, tego hejtu było całe mnóstwo. No mówię, dodajmy do tego te przepychanki, brak samolotów, walka o prymat w Polsce. Ale tak. Ale pan weźmy pod uwagę, pan jest pilotem. Pan jest pilotem, no pan major rezerwy jest, ale pan się na tym zna. Tak. I teraz tak konkretnie dla takiego jak ja, który naprawdę nie wie, dlaczego samolot lata, chociaż nim lata, więc nie interesuje go, dlaczego ten samolot lata, bo od tego są ludzie, piloci. Co jest w tej instrukcji, w tym jak to się wytyczne, dowódcy sił powietrznych, czyli ówcześnie generała Błasika, co w niej jest takiego? Co w niej jest takiego, że ten dokument stał się podstawą również do złamania wszystkich procedur związanych z lotem do Smoleńska? Co jest w nim takiego? Wcześniej, przed wydaniem tych wytycznych, regulamin lotu przewidywał, że lot inspektorski może odbyć pilot, który po pierwsze posiadał uprawnienia, aktualne uprawnienia na ten typ statku powietrznego, którym miał lecieć i kontrolować tą osobę. Po drugie, musiał mieć aktualne uprawnienia instruktorskie. Jako instruktor. Musiał przejść przeszkolenie jako instruktor i musiał mieć aktualne uprawnienia. Czyli mówiąc, inspektorem lotu Tu-124M mógł, czy tam 154. No, mógł być tylko pilot, który miał uprawnienia latania na tym samolocie, tak? Wcześniej tak, ale właśnie te wytyczne z 27 kwietnia 2009 roku wykluczyło ten wymóg. Po prostu wyeliminowało ten wymóg. Tutaj Błasik skorzystał z tego, że każdy z pilotów szczebla dowództwa sił powietrznych i wyżej, który miał w swoim etacie taki dopisek pilot-instruktor, on po prostu wykorzystał ten moment, i ten dokument stworzył po to, żeby tych ludzi, którzy są tam na wyższych szczeblach, mogą latać jako pasażerowie, mogą sobie dodatkowo ten nalot wpisywać jako ludzie, którzy... potrzebny był ten nalot tym ludziom do tego, żeby dostawać dodatki dla pilota. I teraz trzeba było znaleźć taką protezę, która będzie pozwalała i tym pilotom robić nalot i jednocześnie pilnować załogi, żeby prezydent mógł swoje racje pilotowi, żeby mógł wymagać tego, czego oczekuje od załogi. Rozumiem, że według tej instrukcji pilot szybowca może kierować lotem... Nie, tutaj była mowa tylko i wyłącznie o pilotach wojskowych. Piloci wojskowi... W tej chwili, no jak ja mam powiedzieć, albo po prostu żartuję. No dobra, dajmy na to. Bo panu pułkownikowi chodziło o to, żeby pokazać absurd tego, że człowiek, który ma uprawnienia do lądowania na zupełnie innych maszynach, można go na skutek tego przesadzić i on tu... No bo to wychodzi tak, że jeżeli ja mam kartę, pracuję w jakimś tam dowództwie według tego, mam powiedzmy uprawnienia do latania na motolotni, ale w związku z tej instrukcji, no też jestem pilot, ale pilot motolotni, nie mam nigdzie na nic nalatanych, mogę sobie usiąść w jakimś prawda, pasażerskim albo w Boeingu, wojskowym i mogę być dowódcą, mogę nakazywać, tak leć, inaczej leć, prawda, i takie tam różne inne historie, nie wiedząc dokładnie, na czym polega latanie tym samolotem. To z tego wynika? Dokładnie pan to zrozumiał, dokładnie. Chodziło o to, że, nie mówię, tam w wojsku nie ma motolotni i szybowców i tak dalej, są powiedzmy samoloty AN-2 czy samoloty transportowe. No i helikoptery, no równie dobrze mogę być pilotem helikoptera. Czy śmigłowce, tak. A jeśli pilot śmigłowcowy miał wpisane w swoim stanowisku służbowym pilot-instruktor, to w tym momencie na podstawie wytycznych do lotów inspektorskich Błasika mógł zająć miejsce w kokpicie jako osoba kontrolująca. I jako osoba kontrolująca, zgodnie z regulaminem lotów, osoba kontrolująca dowódcę załogi jest dowódcą załogi. To znaczy... Błasik. To znaczy, że tego śmigłowca przysłowiowy, będący tym instruktorem, może nakazać pilotowi, który latał jakimś Tu-154M czy jakimś innym wojskowym samolotem, może być jego dowódcą, tak? Tak. Czyli właśnie o to chodziło. Startuj, ląduj, kręcaj tam. Ja mówię po prostu, żeby pan wiedział. To znaczy ten człowiek otrzymywał pismo od dowódcy sił powietrznych, w rozkazie został wyznaczany na lot z prezydentem i leciał z prezydentem do momentu, jak zaczynały się dziać kłopoty. Wtedy był prawdopodobnie ustalony kontakt, z tego co wiem, był ustalony kontakt telefoniczny w razie czego z Błasikiem czy z kimś, kto był w dowództwie sił powietrznych i reagowanie na temat, na gorąco na pokładzie. Prawda? Jeśli nie byłoby takiej łączności, to ten człowiek z tym papierem miał możliwość wydania polecenia dowódcy załogi, kontrolowania go. Jeśli kontrolował go, to tak samo dowodził tym samolotem. Tam jest, nie wiem, czy panowie zwróciliście uwagę w tytule tego dokumentu, jest, że to są wytyczne do lotów inspektorskich i tam jest kontrolowanie i szkolenie załogi. Prawda? Ja przeczytam ten tytuł, bo tytuł jest ciekawy, on jest długi taki. To są wytyczne dowódcy sił powietrznych z dnia 27 kwietnia 2009 roku do realizacji lotów przez personel latający zajmujący stanowisko służbowe oznaczone dodatkowo specjalnością instruktor pilot w cudzysłowie w jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej powyżej szczebla eskadry / pułku w składzie załogi jako osoba kontrolująca lub szkoląca załogę, względnie oceniająca działanie statku powietrznego lub wykonująca funkcje operatorskie urządzeń i systemów znajdujących się na pokładzie niezbędnych do wykonania zadania. Loty inspektorskie pod spodem w nawiasie. Taki jest tego tytuł. Wydział Szkolenia Lotnictwa i tak dalej, tam to są różne, tak jest nawet pieczątka Kancelarii Jawnej. No więc ja zwróciłbym uwagę na te dwa słowa, kontrolowania i szkolenia załogi. Bo tutaj, jeśli chodzi o wylot do Smoleńska, załoga, Błasik doskonale wiedział, że załoga nie ma aktualnych uprawnień. Żaden z członków załogi nie ma aktualnych uprawnień do tego, żeby wystartować do Smoleńska. A skąd wiedział? Proszę? A skąd wiedział? Skąd wiedział? Powiem tak, po tych wszystkich perturbacjach z incydentem gruzińskim Błasik przejął bezpośrednio pod swoją opiekę 36. Pułk Lotnictwa Transportowego, Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego. I on bezpośrednio, był bezpośrednim przełożonym dowódcy 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. Bezpośrednio mu podlegał. I on miał wpływ właśnie na szkolenie. I jeśli miał wpływ i podlegał mu bezpośrednio, ze względu właśnie na wyloty o statucie HEAD, z VIP-ami, Błasik miał pod kontrolą poziom wyszkolenia wszystkich członków załóg będących w 36. Pułku, a specjalnie właśnie w eskadrze, która obsługiwała VIP-ów samolotami odrzutowymi typu Jak-40 i Tu-154M. O ile wiem, to chodziło właśnie... są zawsze Proszę? Jakie ma pilot i aktualne te wszystkie w aktach pilotów są zawsze uprawnienia, prawda, wpisane na bieżąco. Tak. Pilot musi wpierw zdobyć te uprawnienia i je podtrzymywać, czyli co określony czas, w zależności od klasy pilota, podtrzymywać lotem kontrolnym te swoje uprawnienia. Jeśli traci te uprawnienia, to musi wykonać lot kontrolny z instruktorem, który mu przywróci te uprawnienia. I na tym to polegało. I w locie do Smoleńska Błasik doskonale wiedział, bo Błasik miał u siebie na biurku grafik poziomu wyszkolenia poszczególnych członków eskadry, w ogóle pułku, 36 pułku, którzy z VIP-ami latali. Właśnie ze względu na te różne prawa jazdy, odpowiedniej kategorii i tak dalej, tak? Tak. Tylko że prawo jazdy się raz zrobi i się nie potwierdza. Ja wiem, panie majorze, proszę wziąć pod uwagę, że większość ludzi w Polsce zna się na lotnictwie, medycynie, bombach i tak dalej. Ja się nie znam. I dla części tych ludzi, ja po prostu pytam się, dla mnie to w pewnym sensie, nigdy nie byłem pilotem w żadnym pułku. Nie wiem, miałem swoje własne uprawnienia, poziomy dopuszczeń, poziomy pewne, prawda, których wyście nie mieli. Więc krótko może wyjaśnię. Pilot osiąga pewien etap wyszkolenia i wojskowy i posiadał, wtedy była taka sytuacja, że w związku z tym, że doszedł do pewnego poziomu wyszkolenia, otrzymywał klasę, wpierw trzecią, później drugą, później pierwszą i na końcu mistrzowską. I w zależności od tego, na jakim poziomie był, miał albo na tych niższych klasach miał krótszy okres, w którym musiał utrzymywać te warunki. Pilot z klasą mistrzowską, powiedzmy, miał 4 miesiące na loty w trudnych warunkach atmosferycznych, a na poziomie pilota z klasą trzecią był to miesiąc, czy tam później 2 miesiące i tak dalej. To wzrastało. I chodzi tutaj o to. Więc pilot zdobywa pewien poziom wyszkolenia, zdobywa uprawnienia do lotów na przykład w minimalnych warunkach atmosferycznych, ale tak jak ja na przykład z klasą mistrzowską musiałem co 3 miesiące wykonać lot w minimalnych warunkach atmosferycznych. Minimalne warunki atmosferyczne to są złe warunki, mówiąc inaczej. Leje na głowie. Tak, tak, tak. Przy skrajnie ograniczonej widzialności, czyli jest to kilometr i podstawa chmur 100 metrów. Więc trzeba było taki lot wykonać albo lot w zasłoniętej kabinie, ale to mówię, po prostu co 3 miesiące ja musiałem, jako pilot z klasy mistrzowskiej, musiałem potwierdzać swój poziom wyszkolenia. Dobrze, a mam teraz pytanie, czy te klasy mistrzowskie, bo pan latał pewnie na myśliwcach, mówiąc tak ogólnie, prawda? Czy tak? Znaczy na samolotach odrzutowych, no latałem też na śmigłowcach jako pilot eskadry doświadczalnej. Także... Dobrze, ale panie majorze, czy te klasy są zależne od rodzaju samolotu? Czy na przykład pilot mający klasę mistrzowską na Miga, to tak samo ma klasę mistrzowską na taki Tu-154M? Czy to jest jakaś różnica? Nie. Musi potwierdzić klasę na kolejnym typie. Na kolejnym typie musi zdobyć... Wiadomo, że pilot doświadczony ma skrócony program szkolenia lotniczego na kolejny typ, ale musi też potwierdzić klasę na kolejnym typie, prawda? No tak. Te uprawnienia wszystkie musi mieć na każdy typ. Na typie podstawowym... Mhm. Czyli załoga, to znaczy piloci, bo już nie wiem, bo to chyba dotyczy tylko pilotów, a czy dotyczy nawigatora i tam jeszcze ktoś w załodze, to nie wiem. Też, dokładnie, też mechanika pokładowego i tak dalej. Oczywiście zdrowie, badania lekarskie i tak dalej, i tak dalej. To wszystko musi być, nie? A tutaj Błasik po prostu skrócił, znaczy przyciął wszystkie te wymogi, że tak powiem. Ograniczył te wymogi, które były, tymi swoimi wytycznymi do lotów inspektorskich. Ale jak mógł to zrobić? Jaka jest podstawa prawna tego? Bo ja mam 2 pytania do tego pisma. Podstawa prawna, czy dowódca sił powietrznych może takie wytyczne napisać? No, może napisać, bo jakaś jest podstawa prawna tego? No więc mógł sobie wydać, jako dowódca sił powietrznych, mógł wydać takie. Ale to równie dobrze mógł wydać, że latamy latawcami, prawda? Że... No tak, ale musiał to zrobić zgodnie z regulaminem lotów, a on tutaj użył pewnego wytrycha, którym po prostu rozbroił ten zapis, bo do tej pory musiał być ktoś, kto kontrolował załogę, musiał mieć uprawnienia na Tu-154, dodatkowo musiał mieć uprawnienia instruktorskie i aktualne. Dlatego sytuacja była bardzo trudna, bo w 2008 roku jesienią pułkownik Tomasz Pietrzak i kilku jeszcze doświadczonych pilotów, bardzo wielu doświadczonych pilotów odeszło z 36 Pułku Specjalnego. Więc w tym momencie trzeba było coś zrobić tak, żeby w jakiś... Błasik kombinował. Jakby tu zrobić, żeby tutaj zabezpieczyć z lipami loty i tak dalej, i tak dalej. I właśnie taką protezę stworzył. Czyli ale to nie mógł delegować kogoś z wojska. W wojsku byli tylko jedni odeszli, mogli być inni po prostu. No. Kogoś, znaczy nie, odeszli piloci typu pan pułkownik Latkowski, czy pułkownik Pietrzak, czy jeszcze kilku innych doświadczonych pilotów, którzy latali i na AK-40 i na Tu-154M. Odeszli, bo mieli dość tego, co się działo w lotnictwie wtedy. No, nikt nie jest samobójcą. Dobrze, mam jeszcze jedno pytanie do tego pisma. Tak. Dlaczego ono jest jawne? Jakie? Jawne. Bo ono jest jawne. Zarejestrowane w kancelarii jawnej numer 648 /9 27 kwietnia 2009 roku 00912 i tak dalej. Tam. No bo tutaj żadnej tajemnicy wojskowej nie ma. Jak? Tylko, no nie ma. Przecież jeżeli pan to odczyta, jeżeli ja, taki laik, już się w tej chwili orientuję, bo mi to przypomina taką anegdotkę i też anegdotkę, a każda anegdotka jest autentyczna z agencji wywiadu, tylko my nie lataliśmy samolotami, że na wkładki służbowe oficerom był czas, kiedy zezwolenie na wkładki służbowe egzaminował ktoś, kto nie miał nawet prawa jazdy w ogóle. To, ale takie rzeczy się zdarzały. Tylko my nie latamy w powietrze, a egzamin wyglądał, się jeździło po terenie, także nie ma najmniejszego problemu. Natomiast jeżeli my do tego, jeżeli ja nawet potrafię wyciągnąć podobne wnioski do pana z tego wszystkiego i co to powoduje, to jak pan myśli, to jawne pismo, które jest poza wszelką kontrolą w tym momencie. Czy Rosjanie mogli mieć to pismo? Ono jest jawne, a je wynieść. Tak, ale tutaj... To jest kserować na każdym ksero, zrobić sobie nie wiem co jeszcze. Tak, znaczy, ale tutaj chodziło tylko i wyłącznie o to, że na pokładzie samolotu będzie ktoś, kto będzie kontrolował załogę. No to, i ten ale ktoś... to jest bardzo dużo, bo jeżeli z tego pisma wynika, że, ja już powiem po prostu tak jak zupełny laik, jeżeli z tego pisma wynika, że kierowca motolotni może wydawać pilotom polecenia, ty wsiadaj, lecisz, ale panie generale, ja nie mam tutaj uprawnień na ten samolot, ja mogę latać helikopterem, nie szkodzi, ja jestem kierownikiem lotu. No i on sobie poleci, że jako kierownik tego lotu na motolotni mogę powiedzieć, wejdź na 10 000 i jedź, spikuj na dół po prostu. Ja już mówię w tej chwili żartem, ale to z tego wszystkiego wynika. To nie jest żart, to jest tragiczne. Tak, ale to jest dokładnie to, co pan się chce upewnić. I powiem panom obu powiem, że prostota tego, na co ja byłem... troszeczkę na skraju tej całej historii, ponieważ z niezrozumiałych przyczyn służby jeszcze zarządów Platformy Obywatelskiej interesowały się mną w kontekście informacji dotyczących katastrofy smoleńskiej. Tak się mną skutecznie zainteresowały, że postanowiłem wydać książkę. I to była jedna z pierwszych książek, która wyrzuciła mniej więcej cały materiał, który wtedy był jakoś tam zgromadzony. Natomiast to, co pan major, pilot rezerwy Arkadiusz Szczęsny uświadomił mnie, to ta historia jest prostsza niż nam się wydaje. Po prostu... Ja powtarzam cały czas, że to jest banalnie prosta historia, która ma tragiczny skutek. No. To jest obsesja władzy absolutnej, braci Kaczyńskich i pisowskich dygnitarzy typu Karski, typu Gosiewski, typu tych wszystkich ludzi, którzy hejtem stworzyli, znaczy starali się pilotów poniżyć i poniżyli ich nie raz i nie dwa. I cała ta sytuacja, nagonka jednych na drugich spowodowała to, że Błasik po prostu musiał coś takiego wymyślić, co będzie, chcąc awansować, chcąc... Zaraz. Co to znaczy musiał? Panie majorze, teraz się przyznam, jak rozmawialiśmy przez telefon, nie przygotowałem się do tej audycji pierwszy raz, ja pana zapytałem, w jakim stopniu pan skończył wojsko? Jako major. No właśnie. No właśnie. Nie dostał pan pułkownika, generała. Ja również skończyłem tylko jako pułkownik, bo na generała byłem za mądry, za inteligentny, stwierdziłem kiedyś. Nie, no, w 2004 roku ustawa pragmatyczna, która wchodziła w życie i wszystkie przepisy dotyczące, powiedzmy, tak? Ja przepraszam, bo to pan się wyłączył. Już pan jest. Może pan powtórzyć wszystkie przepisy. Coś się wyłączyło. Ktoś do mnie dzwonił, ja odrzuciłem po prostu telefon. Wszystkie przepisy, które były w tym czasie tworzone, dążyły do tego, żeby wykluczyć właśnie załogę z procesu decyzyjnego. Teraz tak, powracając do sprawy incydentu gruzińskiego, musimy mieć świadomość tego, że incydent gruziński, to już tu rozmawialiśmy z panem Janem na ten temat, incydent gruziński był jednym wielkim łamaniem prawa. Oficer w stopniu generalskim, który nakazuje wykonać lot do Tbilisi, to był generał Krzysztof Załęski, po telefonie od prezydenta i po telefonie od ministrów jego kancelarii, którzy znajdowali się z nim na samolocie na lotnisku w Simferopolu, jest po prostu karygodny. No jak może generał, znając regulamin lotów, znając wszystkie przepisy lotnicze, nakazać dowódcy załogi wykonanie polecenia pana prezydenta? To jest pisemne, zresztą ja to wysłałem panu, prawda? Tak. I tu jest, to jest przestępcza działalność, po pierwsze przestępcza działalność prezydenta, który nie znając przepisów, które obowiązują go zgodnie z instrukcją HEAD i zgodnie z regulaminem lotów, prezydent nie miał prawa żadnej dyskusji z dowódcą załogi na pokładzie samolotu. A prezydent... To nie jest przestępcza działalność prezydenta, bo w tym przypadku prezydent, jakikolwiek to był, to nie chodzi o Lecha Kaczyńskiego, to nie jest to. To jest przestępcza działalność urzędnika państwowego w stopniu generała, który słucha tych głupot. Bo to jest, na tej powiem wprost, bo mnie się zdarzało również, że generał, no nie żyjący już, wydał mi polecenie tak idiotyczne, że ja mu powiedziałem, panie, wie pan co? Panie generale, wie pan co? Gdyby pan nie był generałem, wywaliłbym pana przez okno. I niech pan idzie, pomyśli, on, że mnie wyrzuci. No to dobrze, no niech pan mnie najwyżej wyrzuci. Co prawda wtedy nie awansowałem na podpułkownika, zopóźniło się to trochę, ale przyznał mi rację później. I teraz ja mam, i to jest na tej zasadzie, proszę państwa, cywil może wydać każde polecenie. Równie dobrze mnie, mającemu kartę rowerową, może wydać polecenie jakiśkolwiek tam kierowania tirem. Ja nawet po pijanemu nie wsiądę do tira po prostu, żeby było śmieszniej. Na tej zasadzie. Ja odmówię. Bo teraz konkretne pytanie. Ja powiem panu tak. Pan znał instrukcję HEAD. Instrukcja HEAD i regulamin lotów odnośnie wszystkich osób znajdujących się na pokładzie mówi jednoznacznie, że mają obowiązek podporządkować się dowódcy załogi pod rygorem nawet użycia siły przez dowódcę załogi. Ale łącznie z prezydentem. Panie majorze, przygotowywałem 3 wizyty prezydenta Kwaśniewskiego w Londynie. 3 wizyty i to 2 potężne państwowe wizyty. I rozmawiałem z pilotami. Jedna lotów chyba nawet się odbyła tym samym Tupolewem. To był początek lat 2000. Ostatnia chyba w 2005 była. I widziałem, że tam pilot moim zdaniem miał dogadę, znaczy tam się nikt nie dyskutował z pilotem. Faktem jest, że te drzwi były otwarte zawsze, bo tam na pokładzie tego samolotu jest ciasno i to był ciasny samolot. Tak. Ale z pilotem się nie dyskutowało. Była sytuacja, czy oni mają lądować, bo Anglicy sobie wymyślili, żeby oni wylądowali na City Airport, a nie na Heathrow, bo był problem. Nie, to nie był problem, tylko oni uznali, że City Airport jest bardziej takie reprezentacyjne. I pilot stwierdził, że nie. Absolutnie nie. Dlatego, że tam jest tak zwana ścieżka, że pan wie lepiej, co to jest ścieżka podejścia, czy coś takiego tam. Po prostu ten samolot musi bardziej płasko lądować. Chyba o to mu chodziło. Ja tylko po prostu przekazałem, co mi powiedział pilot i nie było gadki. Nie było żadnej gadki. Pilot polecieli tam, gdzie chcieli. Jakby chcieli lecieć do Manchesteru, bo w Manchesterze były schodki do Tupolewa, tylko to by polecieli do Manchesteru, bo to pilot decydował. Była sytuacja z ministrem... jak on się nazywał, ministrem spraw zagranicznych, jeszcze chyba za czasów AWS-u, minister spraw zagranicznych, że przylecieli jakiem i jak wylecieli, to było, bo w moich obowiązkach, dopiero jak opuszczą terytorium powietrzne kraju, w którym rezydowałem, dopiero wtedy kończą się moje obowiązki. I jakieś 30 minut po starcie, oni byli jeszcze w przestrzeni brytyjskiej, przyszła nagle tutaj również sytuacja, że ten jak ma jakieś tam drgawki czy coś. No ja zawiadomiłem Anglików, Anglicy otworzyli tą przestrzeń i tam coś tam przygotowali. Ale pilot zadecydował, czy mają lecieć dalej i wylądować w Holandii, czy tam gdzieś tam mieli lądować, w Holandii, za kanał, czy mają wrócić. To pilot decydował. I mimo, że ministrowi się strasznie spieszyło, nie miał nic do gadania. To były takie rzeczy. Oczywiście. No ale to były czasy, to były normalne czasy. Zresztą w tym wywiadzie, nie wiem, na temat pana pułkownika Florczaka, jak świętej pamięci, który zginął w Smoleńsku, jeśli przeczytacie panowie ten artykuł, tam pułkownik Florczak mówi, że wcześniej nie było takich problemów. Nigdy nie było takich problemów, jak są w tej chwili problemy z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego kancelarią. Tak, bo to oni, ale bo to jest o to chodzi, to jest to, o czym my mówimy, że Kaczyński doprowadził do katastrofy. To jest ta historia, o której się Jarosław Kaczyński, za którą się burzy, że on, jego brat jest pomawiany o sprawę katastrofy. Jarosław Kaczyński jest na tyle inteligentny, że on dokładnie wie, że oni we dwóch z bratem odpowiadają za tą katastrofę. Mają jeszcze trupa Błasika do spółki i pan jeszcze mówi o tym, że jeszcze jest ta część generalska, która widziała, co się dzieje i nie interweniowała i która dopuściła do tego. No dobrze, znaczy, no ja dodam teraz jeszcze jedno pytanie. Bo, czy takie wytyczne dowódcy sił powietrznych można wydać bez wiedzy ministra obrony narodowej? W tamtym czasie chyba tak. Tam żadnego podpisu ministra obrony narodowej nie było. Znaczy, nie, to były... Minister obrony narodowej nie wie, jakie wytyczne wydają teoretycznie mu podwładni. No tutaj pozostało, znaczy podejrzewam, regulamin lotów podpisywał minister obrony narodowej, ale ten regulamin lotów regulował pewne rzeczy, które prawdopodobnie były w gestii dowódcy sił powietrznych. Ja nie wiem tego. A czy minister obrony narodowej... Tych przepisów nie znałem. Minister obrony narodowej zna się na lataniu i znał się wtedy na lataniu? Nie, no minister Klich z całym szacunkiem nie znał się na lataniu, absolutnie. Dlaczego pytam? Dlatego, że to jest paranoja, bo w takim razie temu ministrowi można wcisnąć absolutnie wszystko i przekonać, szczególnie jeżeli przekonującym jest generał pilot, można wcisnąć absolutnie wszystko. Prawda? No to taka była sytuacja niestety. Katastrofa kasy, która jest do dzisiaj niewyjaśniona moim zdaniem. Trzeba było poświęcić tej katastrofie jeszcze sporo czasu ze względu na to, że zniknięcie rejestratora lotów z tego samolotu w dziwny sposób jest bardzo dziwne i po prostu ktoś powinien się tym zainteresować. No to właśnie tak powinien, ale panie majorze, to również nie zwalnia urzędnika państwowego, jaką jest minister obrony narodowej, od kontroli. Przykro mi, ja powiedziałem, to działa w obie strony. To znaczy, powiem tak, jeśli był wymóg zatwierdzenia tych wytycznych przez ministra obrony narodowej, to powinien to zrobić. Jeśli nie było tego wymogu, to aż tak nie podejrzewam Błasika, że był w ciemię bity, że w ten sposób postąpił, że sobie wydał wytyczne, które powinien mu zatwierdzić minister obrony narodowej. Nie? Dobrze. Ale jedno pytanie będzie okrutne. Tak. Proszę? Muszę zadać bardzo okrutne pytanie. Tak? Ciężko mi zadawać to pytanie, bo to są ofiary. Dlaczego piloci się zgodzili? Wiedzieli dobrze. Co jest? To znaczy, powiem tak. Sytuacja, w której niewyszkolona załoga, która nigdy nie wykonała lotu w minimalnych warunkach z użyciem systemu USL-RSL, w minimalnych warunkach, czyli przy pogodzie 100/1, nie wiedziała nawet, czym to pachnie. Dlatego między innymi zaraz na początku nagrania mówią, że to będzie makabra, nic nie będzie widać i tak dalej, i tak dalej. Więc ci młodzi ludzie nigdy nie wykonali podejścia do lądowania w minimalnych warunkach atmosferycznych według systemu USL-RSL. Oni latali oczywiście przy gorszych warunkach, nawet przy systemie ILS, ale to jest system czynny, który dwa urządzenia na pokładzie śledzą i pilot ma wskazania i nawet autopilot reaguje na zejście poniżej ścieżki, na wejście powyżej ścieżki tym, że wraca na ścieżkę nakazaną. Jeśli chodzi o podejście w systemie USL-RSL, czym się różni system nowoczesny od systemu wojskowego? Wiadomo, że piloci wojskowi muszą wykonywać loty w bardzo skrajnie ograniczonych środkach radiotechnicznych, prawda, w czasie wojny, w czasie działań bojowych. I tym właśnie takim skrajnie minimalnym systemem jest system USL. Dodatkowo jest RSL, który ma obserwację okrężną, prawda, ale pilot musi być przygotowany do tego, że on na drogowym odcinku lotniskowym gdzieś tam w lesie będzie musiał wylądować w czasie wojny i będzie miał do dyspozycji tylko jedną radiolatarnię i jakieś tam dane dodatkowe, prawda? W tej chwili już te GPS-y mają większe możliwości, ale kiedyś to był tylko kurs pasa i jakiś tam sygnał z radiolatarni, która była włączana w czasie działań bojowych, powiedzmy na 15 minut na podejście samolotu i później jest wyłączana na przykład, nie? Chodzi o to, żeby ograniczyć możliwość przeciwdziałania wroga w takich sytuacjach, prawda? Dobrze, dobrze, to zaraz dojdziemy, ja to skoczę. Jeszcze jedno pytanie. Czy piloci i dowódca pułku tego 36 dostali informacje o warunkach, jakie panują na tym lotnisku? Tak. Na 15 minut przed startem z Warszawy jeden z członków załogi JAK-40 zadzwonił na lotnisko Okęcie. Zaraz. To, że on zadzwonił na Okęcie i powiedział, to nie jest informacja. Informacją jest, czy to dostali, powie pan, bo na 2 godziny przed wylotem z Warszawy prezydenta Kwaśniewskiego ja musiałem przesłać depeszą, nie znający się, oczywiście przygotowali mi to po angielsku odpowiedniki, ludzie z Heathrow, o warunkach panujących nad Wielką Brytanią i na Heathrow. Tak. Ale ja to musiałem przysłać depeszę, mającą klauzulę, która powinna być w teczce wizyty. Dokładnie tak. I teraz sytuacja, w której członkowie załogi nie mają uprawnień, spowodowała to, że z Polski poszedł sygnał, że załoga jest wyszkolona w minimalnych warunkach atmosferycznych. Bo ta informacja, tak jak powiedziałem, 15 minut przed startem z Warszawy dotarła i to potwierdził nawet późniejszy dowódca sił powietrznych, generał Lech Majewski, że 15 minut przed startem Tu-154 na lotnisko Okęcie dotarła informacja o minimalnych warunkach atmosferycznych w Smoleńsku. Depesza została zaksięgowana, zarejestrowana, włożona w dokumentację? Do dyżurnego lotniska Okęcie zadzwonił jeden z członków załogi. A dyżurny lotniska w Okęcie sporządził notatkę z tej rozmowy, dokumentację? Tak, właśnie dlatego potwierdził to generał Lech Majewski. Dobrze. Że taka informacja dotarła i ona została przekazana na pokład samolotu, bo załoga od samego początku odczytu z zapisu mówi o minimalnych warunkach atmosferycznych, których się obawia, w których nigdzie nie latała. Będzie makabra, nic nie będzie widać i tak dalej. Tam lądowanie w Gdańsku i tak dalej, i tak dalej. Chodziło tutaj o to... Głównie o to, bo to jest dokument, możecie Państwo odebrać mnie jako wstrętnego biurokrata, ale proszę wiedzieć, jak widziałem, jak pilot lotu wypełnia biurokrację, bo pękła mu szyba przed odlotem z Heathrow i musieli przestawiać ten samolot i reperować. Jak zobaczyłem tą biurokrację, to stwierdziłem, że ja nigdy w życiu nie byłem biurokratą. Dlatego mówię, bo to jest ważne. Tu też brutalnie powiem, to jest również ważne dla towarzystw ubezpieczeniowych w lotnictwie cywilnym, bo to są koszty, wszystkie rzeczy. I tego typu biurokracja jest cholernie ważna. Dobrze, to mamy. W lotnictwie biurokracja, mówi się, żeby, takie jest powiedzenie pilotów, że gdyby polscy piloci mieli lotniskowiec do dyspozycji, to zanim 3 barki z dokumentacją by płynęły. Mniej więcej tak to wygląda. Wszędzie tak jest. Wszędzie tak jest. A mam jeszcze jedno pytanie. Tak. Ja rozumiem, że polecenia wydawane im przez dowódcę lotu, tym pilotom, i polecenia nie były na piśmie, tylko były ustne? Czy były na... Nie. Były zażądać, wiedząc dobrze, że jak jest, wiedząc dobrze, mieli prawo zażądać rozkazu na piśmie. Mieli prawo. Znaczy do momentu, w którym Błasik przejął dowodzenie, mieli prawo żądać, ale on zgodnie z wytycznymi, właśnie dlatego była ta kłótnia na lotnisku Okęcie pana kapitana Protasiuka z Błasikiem, co potwierdzili generał Janicki, jeszcze jakiś chorąży, kilka osób potwierdziło tą kłótnię i że chodziło właśnie o pogodę i że o wyszkolenie załogi. Więc to potwierdza, że dostali te kilkanaście minut wcześniej, zanim Błasik zdecydował, że przejmie dowodzenie jako inspektor w tym locie. I wręcz jako człowiek, który miał uprawnienia na innym typach samolotów do minimalnych warunków atmosferycznych, po prostu przejął dowodzenie jako osoba szkoląca, nawet nie kontrolująca załogę, tylko szkoląca. A co by było, gdyby oni odmówili? Gdyby powiedzieli, nie panie generale, goście panie, jesteśmy samobójcami. Co by było, gdyby odmówili? No więc po incydencie gruzińskim była cała fala przeróżnych działań, które ograniczały władzę pilotów na pokładach statków powietrznych. No, było to robione. Generał powiedział: weź facet, wieziesz ludzi, masz kartę na rower, wsiadaj w tira, jedź z tymi ludźmi, to ja bym odmówił, bo bym zabił tych ludzi. Znaczy Błasik, tak to jest. Bez względu na konsekwencje. Tak, Błasik po pierwsze był po imprezie i był pod wpływem alkoholu, już wtedy. To po pierwsze, to ograniczało mu tam jakieś możliwości percepcji, prawda? Poza tym wiedział, że od tego lotu bardzo dużo dla niego zależy. Chodziło o tą właśnie czwartą gwiazdkę generalską, o wylot za... Dobrze, za panie majorze, ale mówi mi pan o piekle, o czymś, co się nazywa w normalnym życiu, nazywa się mobbing, presja, nazywa się tymi wszystkimi. Opowiada mi pan o piekle. Piekle niestety, które spowodowało śmierć wielu tych 96 osób. Prawda? No ale jak pan myśli, dlaczego ja zrobiłem wszystko jako pilot, jako doświadczony pilot, instruktor, od katastrofy Kasy do właśnie katastrofy Bryzy, po to, żeby w Komisji Obrony Narodowej powstała podkomisja, która zajmie się patologiami szkolenia lotniczego i dowodzenia lotnictwem. Dlatego pan zakończył swoje wojsko jako major, a nie jako generał. To znaczy ja już wtedy byłem w cywilu, ale moi podwładni, z którymi rozmawiałem z przeszłości, mówi, że sytuacja pogarsza się z każdym miesiącem w siłach powietrznych. I w ten sposób ja chodziłem, powiem panu, jak pies za politykami, żeby łącznie z panem kapitanem Robertem Zawadą, żeby trafiliśmy na końcu do Ludwika Dorna, świętej pamięci. I poprosiliśmy go, już była katastrofa Kasy, było kilka wypadków, później była katastrofa śmigłowca Mi-24, w którym zginęła jedna osoba, to już było 21 osób, i była katastrofa Bryzy 31 marca 2009 roku, w której zginęło 4 osoby. I to wszystko było, przyczyny były szkolenie lotnicze i dowodzenie. Nieprawidłowe, patologiczne szkolenie i patologiczne dowodzenie lotnictwem. I no wtedy tak, dopiero... A może przede wszystkim to, że wojskowi, niektórzy w wyższych stopniach, myśleli tylko wyłącznie o czwartych gwiazdkach, a nie o tym, że człowiek jest tylko mięsem armatnim. Przepraszam bardzo, że tak mówię, bo tak to wygląda. Notabene w wypowiedzi PiS-u i wypowiedzi tego, co mówił Błaszczak, i popierali go jego generałowie wtedy, idealnie to wychodzi. To wszystko, dokładnie pan, to wszystko, co ja mówię. Ludzie się mnie liczą. Liczy się... Panowie, bo to jest bardzo ciekawa rozmowa, którą być może będziemy kontynuować, ale zbliżamy się, szczególnie że zaczęliśmy później, ponieważ do pana majora przyszła policja w sprawie katastrofy smoleńskiej, o czym pogadamy niedługo. Szanowni Państwo, ja sobie tylko pozwolę polecić historię bez cenzury. Szanowni Państwo, to jest magazyn, którego jesteśmy wydawcami jako Instytut Zarządzania Informacją. Bardzo Panom dziękuję. Myślę, że ta rozmowa będzie się cieszyć szczególnie dużą popularnością, bo jest naprawdę... No czymś... Tak też może być. Szanowni Panowie, do widzenia, do zobaczenia. Na pewno będziemy kontynuować w tym składzie, no chyba że nam widzowie powiedzą, że sobie tego nie życzą. Szanowni Państwo, do zobaczenia. Panom też również mówię. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję.